Zalew Czernicy to miejsce tak urokliwe. Tym razem patrzymy nie od strony przystani, gdzie są zacumowane jachciki, motorówki, rowery wodne. A to jest dalsza część ze spokojnymi brzegami. Nic dziwnego, że mieszkańcy gminy Czernica ukochali to miejsce i chętnie tutaj przyjeżdżają, chodzą, spacerują rodzinnie. I niech tak trwa. To jest potrzebne. To jest jedyne takie miejsce, zresztą rękami mieszkańców gminy wyszykowane. Też taka mała infrastruktura. Ławeczki, wygodne placyki do bycia nad wodą. Pomosty ruchome, które można przemieszczać. I bardzo czyściutko cały teren zaopatrzony w worki na śmieci i uprzątnięty. Jest to piękno, dobro wspólne. I warto chronić, żeby mieszkańcy nie stracili tego miejsca. I o to właśnie chodzi w całej tej obronie zalewu w Czernicy. Choć nie wszyscy to może rozumieją.